Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Tak się zastanawiam, jak ktoś nie ma za bardzo kasy na coś takiego, albo nie chce takiego czegoś kupować, tak, bo z różnych, z różnych względów, a ma trochę rzeczy do zrobienia, trochę dużo rzeczy do zrobienia, to naprawdę może użyć po prostu Pingwina, użyć bardzo fajnego distro, można go użyć na przykład z live USB, Live CD, czy czegoś tam jeszcze chcecie. Nazywa się to Rescuezilla. Klonowanie, kopiowanie, backup całych dysków jest naprawdę tak dziecinnie proste, że głowa mała. Pokażę wam dzisiaj ten programik. Gdyby ktoś nie kojarzył, jest to po prostu graficzna nakładka na klon Zille, i działa to naprawdę bardzo fajnie. Na tym sprzęcie to sobie dzisiaj zobaczycie. Gorąco zapraszam na film. Witam na polpicie. Mamy tutaj Rescue ZILLE. Tak nam się to uruchamia. Przed tym jak się uruchomi, to tam teraz zdjęcia z graba zobaczycie. Wybieramy sobie polski język i wybieramy tam na przykład, że chcemy to odpalić z ramu. To jest mój pendrive, z tego ja tu mam to tu nagrane. Tutaj on jest wyjęty, system działa normalnie, bo wszystko poszło nam do, po prostu do ramu, powiem to tak. Ja go sobie tutaj wepnę, sorry za miganie, ale nie wiem, coś mi tutaj wariuje ostatnio niestety. Więc tak, słuchajcie, tak to wygląda po uruchomieniu. Jeżeli chodzi o to, co to jest, proszę bardzo, Ubuntu 24041 ltsik Mamy tutaj jądro 680, więc naprawdę jest nowe, nowe sprzęt, byście to na nowym sprzęcie odpalili, też powinno chodzić. Karta graficzna raczej nie ma znaczenia, bo nam super akceleracji tutaj nie potrzeba. Teraz tak, na szybkości zobaczmy sobie, co ten system tutaj ma. Minimalizm całkowity, albo to jest LXQT, albo LXD, chyba LXD, zresztą nieważne. manager pików, mousepad do pisania tekstów taki prosty edytor, przechwycenie ekranu, przeglądarka obrazków, taka delikatna jest. Dodatkowo program dyski pewnie niektórzy kojarzą, inni nie, świetny program do robienia np. image'ów, tzw. Tak zrzutów, partycji, sformatowania dowolnego dysku, czy karty SD czy zrobienia sobie testu, nie wiem, na przykład wydajności, tak można też tutaj sprawdzić SMART jest taka opcja, no, akurat na tym urządzeniu nie mogę, ale np. Na, na tym chyba będę mógł sobie tutaj SMARTA odpalić. No też akurat nie mogę, ale ogólnie taka opcja tutaj jak najbardziej istnieje, bardzo fajny program, Gnome Disk się to nazywa. Kolejna rzecz, file recovery and Delete. odzyskiwanie plików, co prawda tekstowo, ale w miarę prosto, bo mamy tutaj w miarę konfigurator, tak, który nam pomoże skąd co zrobić, nie trzeba tutaj magicznych komend znać, bo wiadomo, że Linux musi, musi bo trzeba w Linuxie znać magiczne komendy, żeby myszką ruszyć. Sorry, nie powinienem. g świetny, wiem, nie odpali się, bo jest odpalone RescuZilla. Świetny program do edycji partycji, tworzenia, usuwania, zmieniania rozmiarów, to wszystko robimy offline, powiem to tak. Jest jak najbardziej osobny, osobna możliwość nagrania sobie Gparted'a jako osobna osobnego pendrive'a i stamtąd można to wszystko ładnie nam ogarniać. Świetny graficzny program, bardzo, bardzo polecamy. Hardware Lister, taki prosty programik, on tam niby pokazuje info o no, sprzęcie, ale lepiej sobie można podarować ten temat. Fotograf Deep Scan do odzyskiwania zdjęć z kart pamięci, pendrive'ów, dysków, jak coś nam się upierdzieli, to można spróbować tym programem cokolwiek tutaj zrobić. Zasada jest identyczna jak w poprzednim, teraz co mamy? No, przeglądarkę, dostęp do internetu jak najbardziej jest, wszystko ładnie nam działa. No i oczywiście, preferencje, podstawy, po prostu podstawy, bo to jest program do ratownictwa, nie codziennego używania. Rescuzilla, gdyby ktoś nie wiedział. To jest to nakładka na klon Zille, najlepszy chyba taki program, można powiedzieć tekstowo-graficzny, do ogarniania, jeżeli chodzi o dyski, klonowanie całych rzeczy. I tutaj też jest to, ogólnie można Zille użyć do backupów, ale nie backupów plików, znaczy nie kopiujemy tutaj pojedynczych plików, tylko jedziemy cały dysk do partycji na przykład, albo dysk na dysk. Klonowania, jak ktoś nie ma, tak jak mówiłem wcześniej, kasy na kloniarkę, to spokojnie może sobie tego użyć, tak? Zacznijmy tutaj zabawę. Dajmy sobie utwórz kopię. On tutaj sprawdzi, które mamy. Ja chcę zrobić na przykład z tego mojego pięknego pendrive'a kopię, tak? Dajemy sobie dalej, wybieramy partycję, ja akurat chcę mieć tutaj wszystkie. Dobra, i teraz tak możemy albo sobie tutaj na jakiś dysk zrzucić partycję, ewentualnie inny dysk, który podłączymy do naszego sprzętu, albo po sieci. Ja wam pokażę po sieci teraz tak, wybieramy sobie, chciałem użyć tutaj SAMBY teoretycznie samba jest może używania SAMBY niestety mi to nie działa. Siedziałem na tym ze 2 godziny i nie byłem w stanie tego ogarnąć. Tutaj trzeba lokalizację udziału podać, ani podanie tego, tak, SM, ani SMB ani tak, ani przez adres IP. Bo po prostu u mnie to nie działa. Próbowałem wszystkich możliwych ustawień ni hu, hu a samba jest OK. Co zrobiłem? Użyłem SSH, bo mam tutaj kunapa. I normalnie tutaj ładnie można, dobra, ja wypełnię te dane i zobaczycie o co chodzi. Okej, okay, chyba wszystko jest okej. Okay. Powiem wam także, że w tym ministerze starym tak mnie do szału doprowadza brak kontrolek od CapsLocka, że czasami sobie po prostu wcisnę kurna, wpisuję hasło i to hasło nie pasuje. Ja się zastanawiam co jest grane, ale nie widzę, bo nie ma diody CapsLock. To zakry... powiem to tak, to się wytnie. E, słuchajcie, dobra, mamy to, dalna ścieżka jest chyba niepotrzebna, nie pamiętam. Ja sobie kliknę dalej, OK. No nie potrzebą sam to po prostu nam wykrywa pod, warunk pod warunkiem ten błąd jest standardowo, bo nie ma takiego, takiej ścieżki dostępu, zaraz to ogarniemy. Pod warunkiem, że macie na tym serwerze kąpie, z którego chcecie to ściągać, albo na który chcecie to ściągać. Macie odpaloną serwer SSH po prostu. Tu sobie ładnie wybieramy. Mój katalog u was będzie pewnie inaczej. U mnie to jest mój Kuna, zgłasza tak, dajmy sobie NASA. Tak do NASA, dajmy sobie tutaj gdzie jest moje NASA rescue. No i tu robiłem testowo wcześniej, tak. No ok, zaznaczmy sobie tutaj jest, ok. Dalej, no ok. Nazwa naszego pięknego obrazu, tak, który tutaj będzie gotowy, załóżmy. Dalejmy sobie. Dalej, dokładniej. Teraz wybieramy jaki algorytm kompresji chcemy użyć. Czy najlepszy, czy najmniejszy, czy, czy... zależy wszystko od sprzętu, tak. Czy nie skompresowany, czyli full po prostu leci bez żadnego tego. Dajmy sobie tutaj, nie wiem, to mi jest obojętne w sumie, z standard może być. Dobra, i dajemy sobie dalej, patrzymy czy wszystko jest ok, czy ścieżka zapisu jest ok. To nie zaznaczamy, niepotrzebne dalej. On teraz sobie tutaj ładnie wszystko nam zrobi, ogarnie, Pokazujemy więcej czasu, ile to będzie trwało. Możemy wybrać, co się ma stać po tym wszystkim, nic nie rób, czyli nic nie rób i tak dalej. No, prośba, tu jest znowu od, od autorów opłacenie dolara. Dolara miesięcznie, crowdfundingowo przez Patreon, po prostu. Dolar to jest 4 złote. Dobra, on to zrobi i widzimy się za chwileczkę. O, jest zrobiona, bo leciał to bardzo, bardzo, no, malutki pendrive, no to spokój, tak? Dajmy sobie dalej, ok. No i jedną rzecz już mamy. Teraz dajemy sobie przywróć. Zrobimy przywróć z tego samego, znaczy z tamtego obrazu przywrócimy tutaj, tak? Przywróć. Nie, nie, nie. współdzielone przez sieć, no i... No to jest minus, tak? Znaczy minus. No pewnie by się nie dało zrobić tego zapisywać ciągle, że mamy w jednej, jednej lokacji te wszystkie dane, nie? No ale trzeba tutaj po prostu te dane wpisać ponownie. Dane wpisane, oczywiście, jak ktoś ma jakieś y, klucze tak zwane y, dostępowe, to nie musi hasła wpisywać, tylko może użyć klucza tożsamości tak zwanego. Jest taka opcja też, nie? Dobra, bla 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 On poszuka, walnie błędem oczywiście, brat dostępu, ale to jest kwestia katalogu, nie? Rescue, tak to powinno być. Ok. Mamy tutaj part 28 GB rozmiaru A zrobił to tak szybko, bo on tylko same dane bierze, więc reszty, reszty nie tak nie Dobra, dalej Tu mam swojego pendrive'a, tak? No to nagrywam na tego pendrive'a jeszcze raz Żebym sobie na dysk nie nagrał, bo będzie lipa e, Dobra, dalej Przywróć wszystkie partycje, dokładnie tak Tak, zgadza się Main, backup, share, bla bla bla, bla dysk docelowy, Kingston, bla bla bla, partycje tak, dokładnie tak. O, Tak, jestem bardzo nawet tego pewien. No i teraz widzimy się za chwilę, bo ten pędzlaw jest tak cholernie wolny, że to głowa mała, więc nagrywanie, odczyt jeszcze, jeszcze, ale nagrywanie to jest... Wow. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay, mamy zrobione pakiet w tym czasie. Proszę bardzo, podsumowanie. Wszystko jest pomyślnie przywrócone. Jest ok. Dalej. No i nie będę tego testował, bo i tak nie zobaczycie i tak. Kolejna rzecz, która jest opcjonalna, znaczy możliwa do zrobienia, czyli klonowanie dysku. Z jeden na drugi, czyli wybieramy sobie po prostu, już tego wam nie będę pokazywać, kurde. Bo i tak którego pendrive'a to za bardzo nie wsadzę, bo on wchodzi bokiem, masakra jest, szkoda słów. E, dobra, wybieramy jeden, wybieramy drugi. Klonowanie, dziękuję, do widzenia. Tak to mniej więcej wygląda. Dajmy sobie klon na klon, ciekawe co się stanie. Tego jeszcze nie próbowałem. No właśnie. W każdym razie opcja klonowania dysków jak najbardziej nam tutaj istnieje. Widzicie, jest to proste. Naprawdę parę kliknąć myszką i gitara. Weryfikacja gotowego obrazu, który tam jest zapisany, załóżmy. Czy na sieci po prostu możemy sobie to ładnie nam sprawdzić. No i oczywiście znaczy oczywiście eksplorator obrazów to jest ciekawa rzecz, bo jeżeli mamy dany obraz partycji zrobiony, ale nie tylko naszej partycji, może to być obraz na przykład z, z VirtualBoxa, tak zwany VDI, nie pamiętam, tych IMG, DD chyba, końcówka kropka, .dd tak. Różne obrazy z maszyn wirtualnych, co też COW stosowany w tym w QVM-ie, można sobie za pomocą eksploratora obrazów przejrzeć, po prostu podłączacie dysk z tym i możecie to przyglądać jako pliki normalne. No ja czegoś takiego tutaj nie mam pod ręką, więc Wam tego akurat nie pokażę. W każdym razie takie możliwości ten program ma. I de facto to jest tyle. Tak jak mówię, on nie robi backupu plikowego. Nie, nie tak, że macie po prostu jeden plik i kopiowany jest i tak dalej, tak dalej. Tutaj chodzi głównie o całe dyski twarde, ogarnięcie i tak dalej, tak dalej. Tyle. To jest wszystko, co można by powiedzieć na temat tego programu. Tak jak mówię, jak coś, to, to naprawdę dolara miesięcznie, jeżeli ktoś by tego używał albo chce wspomóc, no to ludzie, kurde, no, no 5 zł na miesiąc, no to... to... No właśnie, no, no właśnie, ale to już wszystko zależy od Was, czy chcecie wspierać open source czy nie. Po prostu, tak to mniej więcej wygląda. Eee, słuchajcie, tyle. Tyle kończymy. Mam nadzieję, że się taki filmik niektórym ludzikom przyda był trochę interesujący, bo program jest naprawdę prosty. Wiadomo, że Tlonzilla też jest teoretycznie prawie tym samym, tylko w Clonzille jak ktoś zobaczy to się za głowę złapie, tak? Bo tam trzeba wpisywać, wybierać, konsoli, wszystko i ten. A to macie dokładnie to samo, tylko graficznie, naprawdę prosto działa i robi swoją robotę, który może, może nam czasami 4 litery udatować, jak będziemy w lesie. Dobra, kończymy. E, słuchajcie, dzięki za obejrzenie, dzięki za ewentualne wspomaganie tego kanału, e, za subskrybowanie też. Podziękował za 17 tysięcy subów przy okazji. Już nie chciałem na początku się ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki. Fajnie, że ze mną jesteście, że jesteście sami ze sobą też, bo tworzycie też społeczność na naszym naprawdę dużym Discordzie. 1300 osób jest w tej chwili. E, więc jak coś, to zapraszam. Link pod filmem, zaproszenie na Discorda naszego Świat Linuxa jest pod filmem. E, I widzimy się w następnym filmie. Gorąco pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Bartek. Cześć.